minus 5. Ten wynik na końcu oczywiście dostaliśmy, ale on jest jakby najmniej istotny. Zapamiętaj sobie, co tutaj zrobiłem na początku. Pierwsza rzecz, bardzo ważna, że tutaj potęgowana była tylko ta trójka, a ten minus od razu tu został wpisany. Możesz przewinąć do tyłu się i dowiedzieć dlaczego. Tłumaczyłem. Dalej, że przepisałem sobie ten minus, a oddzielnie liczyłem o całe to potęgowanie, a dopiero później wpisałem wynik. I znowu przepisałem sobie o ten minus i o ten tu i oddzielnie o całe to potęgowanie liczyłem. O, to tu, a to tu. I dopiero później wpisałem w odpowiednie miejsca wyniki, te, które tutaj otrzymałem. Warto na początku przy takich o złożonych, trudniejszych przykładach tak to sobie robić. Po kolei sobie powkładać to, co już można, to przepisuję, a resztę gdzieś sobie liczę, gdzieś na boku, u dołu i tak dalej, na oddzielnej kartce. Oczywiście, jak nabierzesz wprawy, to już później będziesz robić to w pamięci, w głowie. Na początku jednak radzę o tak, jak ja to tutaj zrobiłem. Nie spieszyć się. Po 20-30 takich przykładach już można przestać liczyć to na boku. Niektórzy po 10, inni po 50. Sam uznasz, kiedy jesteś gotowy. Bądź gotowa. No i koniec tej lekcji.